Panie mecenasie, jakie są podstawy prawne do składania tego typu wezwania? No i co tutaj w prawie poszło nie tak? 90 przedsiębiorców zgłoszonych w terrorystycznej organizacji otwartej wystąpiło z wezwaniem do zapłaty odszkodowania. Podstawą jest artykuł 417 Kodeksu Cywilnego, czyli odpowiedzialność deliktowa Skarbu Państwa. Można dochodzić odszkodowania od państwa, jeśli państwo działa bezprawnie i tą bezprawną działalnością powoduje szkodę. I teraz, dlaczego państwo wyrządziło bezprawnym działaniem szkodę branży turystycznej? Kiedy rozpoczęła się pandemia, państwo rozpoczęło działania ochronne. I teraz mieliśmy do czynienia z chorobą zakaźną. I zupełnie naturalną rzeczą było w takim wypadku postąpienie zgodne z konstytucją, czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej. Jest ustawa z 2002 roku, która mówi, że jeżeli jest katastrofa naturalna, czyli klęska żywiołowa, wprowadza się taki stan. Siłą rzeczy ograniczone są prawa i wolności człowieka i z tytułu szkód poniesionych ustawa przewiduje stosowne odszkodowania wypłacane w trybie administracyjnym bardzo szybko, żeby tych przedsiębiorców uratować. Państwo nie podjęło tego działania, nie wprowadziło stanu klęski żywiołowej. Co się natomiast stało? Państwo zaczęło wprowadzać rozporządzenia ministra zdrowia i Rady Ministrów ograniczające prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej w prawach człowieka. Czyli państwo wprowadziło takie ograniczenia, jakie są w ustawie o stanie klęski żywiołowej, bez jednocześnie wprowadzenia stanu tej klęski, czyli gra pozorów. I teraz artykuł 20 Konstytucji chroni działalność gospodarczą. I artykuł 22 mówi, że działalność gospodarcza może być ograniczona tylko poprzez ustawę. W niniejszej sprawie nie ma ustawy. Te wszystkie ograniczenia zostały dokonane najpierw przez ministra zdrowia, a potem przez Radę Ministrów. Czyli państwo postąpiło niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z prawem. Te ograniczenia spowodowały, że podmioty gospodarcze w branży turystycznej nie mogły działać, poniosły szkodę. Państwo zawiniło, państwo spowodowało szkodę, państwo musi za nie odpowiedzieć i to jest podstawą, dla których nasi klienci zdecydowali się wystąpić z pozwem, znaczy na razie z wezwaniem do zapłaty, a jeżeli państwo nie spełni ich postulatów i oczekiwań odszkodowawczych, wystąpią z pozwem zbiorowym przeciwko państwu o szkody wyrządzone przez państwo. Panie prezesie, czy czują się państwo jako przedsiębiorcy oszukani przez władzę, jeśli chodzi o działanie tej tarczy antykryzysowej i tą pomoc, która została skierowana, jak się okazuje, nie jest skuteczna dla wszystkich? Uważam, że stwierdzenie oszukani poprzez tarczę kryzysową jest nadużyciem. Uważam, że nie zostaliśmy odpowiednio zabezpieczeni, natomiast czujemy się oszukani przez władzę faktem, o którym wspominałam już, że nie zostało nam powiedziane wcześniej, kiedy zostaniemy otwarci, mimo tego, że taka wiedza była. I że nie został wprowadzony stan specjalny, na podstawie którego nie byłoby nas tutaj. Ponieważ mielibyśmy nie tylko kalendarz otwarć, ale mielibyśmy przede wszystkim pokryte nasze straty. Jaka jest sytuacja w branży turystycznej? Państwa stowarzyszenie jest nowym stowarzyszeniem. Jakie są wasze postulaty? My przede wszystkim chcemy bronić takich jak założyciele stowarzyszenia, czyli małych firm, średnich firm, jednoosobowych mikrofirm. Przede wszystkim oczekujemy tego, że spojrzy się na nas nie z poziomu tego, którzy coś chcą, ponieważ my tak naprawdę najchętniej byśmy wrócili do pracy i pomoc, o którą prosimy, ma pomóc nam we wróceniu do pracy. Przede wszystkim chcielibyśmy mieć możliwość korzystania z tarczy PFR. Co to oznacza? Jednoosobowe działalności gospodarcze dostają mikropostojowe i to też się kończy. Czy za 2000 zł jest pan w stanie utrzymać rodzinę? Nie, prawda? Kolejna rzecz, ZUS, który jest olbrzymim obciążeniem każdego przedsiębiorcy. Oczekiwalibyśmy zwolnienia do końca tego roku, to by nam na pewno pozwoliło odetchnąć. Kolejna rzecz, miejsca w samolocie jest w tej chwili tylko 50%. To też nie spowoduje, że klienci chętnie do nas wrócą.
turystyka szkolna i młodzieżowa, co jest ważne. W tej chwili, dostając informacje w turystyce szkolnej i młodzieżowej, że prawdopodobnie we wrześniu nie będzie powrotu do szkoły, zabijamy tą turystykę. I nie bójmy się tego słowa, zabijamy turystykę szkolną i młodzieżową. Agenci turystyczni, którzy tak naprawdę zarabiają 3 miesiące w roku, a którzy w tym momencie nie mają z czego żyć, bo my się zajmujemy bardzo silnie pracą, jesteśmy bardzo zaangażowani w przekładanie imprez na kolejny rok. Także jeżeli cokolwiek może nie tyle ugramy, tylko cokolwiek zarobimy, to będą mikre zarobki w stosunku do kosztów, jakie posiadamy. Kolejnym aspektem jest transport, który jest w wyjątkowo trudnej również sytuacji. Leasingi, które za chwileczkę będzie trzeba płacić. Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości finansowe w urzędach skarbowych i ZUS-ach i przez to nie dostali pomocy. Czy ci przedsiębiorcy oby na pewno poradzą sobie z tą sytuacją, jak teraz tej pomocy nie dostaną? Bon turystyczny, który jest dedykowany tylko do bardzo określonej grupy. I to już jest coś, co nas boli nie tylko jako przedsiębiorców, tylko jako obywateli. Bo ten bon wyklucza pewną część obywateli, więc nasi klienci również nie mogą z niego skorzystać. My nie możemy z niego skorzystać, więc jest to taka pomoc troszkę pozorowana. Oczekiwalibyśmy zainteresowania tym, ale przede wszystkim oczekiwalibyśmy, żeby nam nie przeszkadzano w naszej pracy. Retoryka, jakiej się dopuszczają osoby reprezentujące rząd, mówiące o drugiej fali wzniesienia, upadki, ciągłego zastraszania ludzi sytuacją związaną z COVID-19, doprowadzają do tego, że gro naszych problemów wynika z tego. Oczywiście skierowali też Państwo wezwanie do zapłaty odszkodowania od Skarbu Państwa. Zgadza się. Chodzi o pokrycie tych strat, które Państwo ponieśli w związku z tym, że Państwo nie pracowali, rozumiem, tak? Nie, chodzi o pokrycie strat i utraconych korzyści, jakie wyniknęły na skutek nieprawnego zamknięcia naszych biznesów. Natomiast myślę, że mecenas Jacek Dibuła kwestie prawne już bardzo dokładnie wyjaśnił. My byśmy tego nie zrobili, gdyby to wszystko było zrobione w sposób prawny, konstytucyjny i zgodnie z tym, co nam się należy jako obywatelom Polski.